W ostatnim czasie Samsung dodał dwa nowe modele do swojej średniopółkowej oferty. Te modele to Galaxy A6 i Galaxy A6 Plus. Więcej je łączy niż dzieli, jednak pojawia się kilka elementów, które mogą stanowić istotną kwestię przy wyborze nowego telefonu. Samsung Galaxy A6 ma ekran o przekątnej 5,6 cala i o rozdzielczości HD+. W jego wnętrzu zamontowano 8-rdzeniowy procesor Samsunga, 3 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Główny aparat jest pojedynczy i ma 16 megapikseli, tyle samo co frontowy. Całość zasila akumulator o pojemności 3000 mAh. Samsung Galaxy A6 Plus ma 6-calowy ekran Full HD, a za wydajność odpowiada 8-rdzeniowy Snapdragon 450. Smartfon ten ma podwójny aparat główny. Podstawowy obiektyw, czyli ten, który umieszczony jest niżej, ma 16 megapikseli, a dodatkowy o rozdzielczości 5 megapikseli służy do pomiaru głębi. Z przodu znalazł się z kolei 24-megapikselowy aparat do selfików. Całość zasila odpowiednio pojemna bateria. W modelu Galaxy A6 Plus ma ona 3500 mAh. Zacznijmy może od podobieństw między opisywanymi modelami. Po pierwsze, obydwa mają imponujące ekrany o wydłużonym kształcie z matrycą typu Super AMOLED. W średniej półce cenowej tego typu wyświetlacze nie są częstym zjawiskiem. Po drugie, mają identyczną budowę, takie samo rozmieszczenie przycisków i złączy oraz solidne metalowe obudowy. Po trzecie, dostajemy identyczny zestaw sprzedażowy, w skład którego wchodzi ładowarka sieciowa o natężeniu 1,5 A, kabel USB, słuchawki douszne i szpilka do otwierania tacek na karty SIM i nośnik pamięci. Obydwa modele mają też niezłe aparaty i zadowalające czasy pracy na pojedynczym naładowaniu. Obydwa pracują też pod kontrolą Androida wersji 8 i mają preinstalowaną najnowszą wersję nakładki Samsunga. Pomiędzy opisywanymi urządzeniami jest jednak kilka istotnych różnic. Inne są wymiary, waga, procesory i aparaty. Szczegóły specyfikacji obydwu modeli możecie sprawdzić w serwisie mgsm.pl, ale są też różnice niewidoczne na pierwszy rzut oka. Pierwsza rzecz to Always On Display, czyli wyświetlanie informacji i powiadomień na ekranie bez jego wybudzania. Model A6 Plus obsługuje tę funkcję, natomiast A6 nie. Biorąc pod uwagę fakt, że żaden z tych modeli nie ma diody powiadomień, okazuje się, że model Galaxy A6 nie ma jak powiadamiać użytkownika o nieodebranych połączeniach i wiadomościach. Kolejna rzecz dotyczy aparatów. Podwójny aparat w A6 Plus to oczywista przewaga tego modelu nad A6, ale jest też różnica w detalach softu. Model A6 Plus ma na przykład automatyczny tryb HDR, który uruchamiany jest poprzez ustawienia aparatu. Natomiast model A6 ma HDR jako odrębny tryb i nie działa w automacie. Model z plusem ma też coś, co nazywa się Live Focus, czyli możliwość ustawiania stopnia rozmycia tła na zdjęciach. Obydwa telefony są już dostępne w sprzedaży. Model Galaxy A6 kosztuje niecałe 1500 zł, natomiast Galaxy A6 Plus jest o 100 zł droższy. Koszt zakupu można jednak znacząco obniżyć, jeśli skorzystacie z akcji promocyjnej Samsunga, w której przy zakupie wybranych modeli Samsung odkupi Wasz stary telefon i niezależnie od wyceny dołoży 250 zł.